Już nie mogłem się doczekać naszego kolejnego spotkania. Przygotowałem specjalnie dla ciebie zagadkę. Przeczytaj ją lub odsłuchaj, klikając na głośniczek, a następnie wybierz właściwą odpowiedź. Rozwiązanie zagadki mogą ci ułatwić zdjęcia, które tu zgromadziłem. Co to za pora roku? Której liście swoje tajemnice mają. Zwierzęta zwyczaje zmieniają, a dni słoneczne z chłodnymi się przeplatają. Jaki piękny ten park. Jestem tu pierwszy raz. Myślę, że nasz park jesienią jest najpiękniejszy. Taki kolorowy. No właśnie, dlaczego jesienią liście zmieniają kolor? Zaraz wam to wyjaśnię. Wyobraźcie sobie, że w ten sposób drzewo broni się przed szkodnikami, zwłaszcza mszycami, które żywią się wiosną zielonymi pędami i niszczą je. Drzewo jesienią daje więc sygnał: moje liście nie są już zielone i soczyste i nie warto składać na nich jajeczek na zimę. Jest jeszcze inny powód. Jesienią dni są coraz mniej słoneczne i drzewa mają coraz mniej zielonego barwnika, do wytworzenia którego. Potrzebna jest duża ilość światła słonecznego. Ale drzewa mają różny kolor liści. Zauważyłem, że dęby mają liście czerwone lub jasno-brązowe. O, a brzozy są całe żółte. Żółte są również liście klonu. Zauważyłem, że mają piękne, zielone żyłki. Wasze spostrzeżenia są trafne. Rzeczywiście, różne gatunki drzew mają różną barwę liści i zmieniają ją o różnym czasie. I stąd też park jesienią wygląda tak pięknie. Próbowałem tańczyć w kółko za ogonem, ale szybko zakręciło mi się w głowie. Za to nazbierałem parę ładnych liści. Łącznie mam ich piętnaście, z czego osiem to liście klonu, a pozostałe to liście dębu. Pomóż mi policzyć, ile ich jest. Dopasuj właściwą odpowiedź. Łamigłówka rozwiązana prawidłowo. Zobaczmy zatem, jakie to przysłowie. Październik chodzi po kraju, przegania ptactwo z gaju. Muszę zapamiętać to przysłowie. Przeczytaj je ze mną jeszcze raz, tylko głośno, żeby łatwiej je zapamiętać. Październik chodzi po kraju, przegania ptactwo z gaju. Możesz potem ozdobić mu okładkę. Dzisiaj czeka Cię tak zwane chodzone dyktando. A na czym polega takie chodzone dyktando? Oto instrukcja, zapamiętaj ją. Do pisania wybierz miejsce w sporej odległości od komputera, na przykład w drugim pomieszczeniu. Przeczytaj cały tekst na ekranie komputera. Przeczytaj ponownie pierwsze zdanie, zapamiętaj je. Przejdź do miejsca pisania i zapisz. Jeżeli zapomniałeś tekst, wróć do komputera i przeczytaj zdanie jeszcze raz. Postępuj tak z każdym zdaniem aż do końca tekstu. Jeżeli zdanie jest długie, podziel pisanie na części. Wróć do miejsca przy komputerze i sprawdź, czy zapisałeś prawidłowo cały tekst. Jeżeli tak, to brawo. Jeżeli nie, to spróbuj jeszcze raz. Już teraz wszystko jasne. Chodzone dyktando można też nazwać spoconym. Bo można się nieźle spocić przy takim chodzeniu, zwłaszcza jak się zapomni tekst. W takim razie zaczynamy. Postępuj zgodnie z instrukcją. A oto tekst dyktanda. Przyszła jesień, wietrzyk strząsa żółte liście z drzew. Jesz, przygotowuje z nich legowisko na zimę. Drobne liście brzozy i wierzby przykryły mrowisko. Przyroda przygotowuje się na przetrwanie zimy.